Nie sztuką jest dzień przed meczem się narąbać, no bo znaczy, ja nawet nie wierzę, że coś takiego jest w tych czasach możliwe, bo jest taka rywalizacja na twoje miejsce, jest tyle innych wszystkie osób, które czekają na twoje potknięcie, więc ja nawet coś takiego nie wierzę. Zawsze będzie się liczył wynik, zawsze będzie się liczyła rywalizacja, wiesz, to jest, jakby nie było, to jest wyścig. Chcemy siłą rzeczy być najlepsi w tym, co robimy i tak dalej. Dlaczego ty nigdy nie rozwalałeś kasy na lewo, na prawo, nie jeździłeś trzema samochodami naraz, nie nosiłeś czapki Gucci i w ogóle wszystkich innych dziwnych rzeczy, które no nie są do końca potrzebne zwykłemu człowiekowi? Co ja w tym momencie też chyba chciałbym zaznaczyć, że ja zrobiłem fajną karierę, zarobiłem gdzieś tam fajne pieniążki. W milionach licząc. Że jesteśmy przedstawiani jako tacy herosi trochę, nie? No, wiesz, że... Dziwię się, że nikt cię nie sprowadził na ziemię, bo wtedy no, chciałeś po prostu na swoim postawić, bo ty jesteś takim człowiekiem, że chcesz na swoim, ale grałeś w tamtym czasie z fajnymi zawodnikami. Tomasz Munie, Gudjonsen przecież z Barcelony. Na wszystko sobie możesz pozwolić. Tak. Nic ci już nie cieszy. Też były momenty i tutaj nawet nie ma co tego ukrywać, bo żyjemy w takich czasach, że powinniśmy o tym otwarcie mówić, że korzystało się... z usług specjalistów, nie? Witam Was z Opola, z ulicy Dambonia 169, przy Pintli, wraz z moim ziomeczkiem Waldkiem, który jest profesjonalnym piłkarzem, zawodowym sportowcem. Porozmawiamy nie tylko o tematy właśnie sportowe, ale też na tematy związane z głową i z innymi rzeczami, które towarzyszą temu wszystkiemu. Także zapraszam i lecimy. Po mojej lewej Waldemar Sobota, 17-krotny reprezentant Polski w piłce nożnej na trawie, co tu jest bardzo ważne. Były zawodnik Śląska Wrocław, zresztą mistrz Polski ze Śląskiem. 5,5 roku grałeś w St. Pauli, byłeś nawet tam kapitanem. Grałeś w Krupp Brisz, czyli twoja kariera piłkarska to kariera, nie przygoda. Już powoli zaczyna się to przekształcać właśnie w futsal, ale o futsalu za chwilę. Jesteś chłopem ze wsi, z Ozimka, ze Schodni. I takiego wywiadu z tobą nikt nie przeprowadził, bo zawsze reporterzy i ludzie przeprowadzający z tobą wywiad to byli ludzie, którzy ciebie nie znali. A że my się znamy od kupy lat, to ja tobie jeszcze parę ciup zadam tutaj. Także powiedz mi, Waldku, czy ty teraz, patrząc wstecz, pomyślałbyś, że ta kariera tak pobiegnie, tak się rozwinie i tak się skończy i tak będzie bujna? Wiesz, takich rzeczy to nigdy nie można przewidzieć. My też, pamiętam, jak się poznawaliśmy, to tak. Były zupełnie inne czasy i można powiedzieć, że wtedy to ty byłeś moim tak jakby kibicem. Kibicem, tak. No, grałeś wtedy MKS Kluczbork. Tak. Spotkaliśmy się w Aztece, która już niestety nie istnieje. Tak. Spotkaliśmy się wtedy i to było całkowicie inne czasy, faktycznie. No. Więc tego naprawdę nie można było przewidzieć. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby zostać piłkarzem. A czy to wypali, to takiej pewności nie ma nigdy, tak? Więc udało się zrobić taką karierę, a nie inną. Wydaje mi się, że w tamtym momencie ty też nie przypuszczałeś, że jakąś karierę możesz zrobić. Ja zrobiłem karierę sportową, ty zrobiłeś, czy dalej robisz karierę rozrywkową. Tak się nasze drogi gdzieś tam potoczyły. Tak. I teraz co? Teraz dalej się spełniam, może na trochę innym boisku, ale dalej robię to, co gdzieś tam lubię. Dalej kopię piłkę w innym gdzieś tam wymiarze, ale dalej sprawia mi to frajdę i to najważniejsze. No właśnie, bo ty zmieniłeś tak naprawdę piłkę nożną na trawie, gdzie grałeś kupę lat, byłeś mistrzem Polski, grałeś z świetnymi zawodnikami, bo grałeś i z Robertem Lewandowskim w jednej drużynie, i z Piotrem Zielińskim, i z Tomasz Munie, i zaraz będziemy jeszcze gadać o tych piłkarzach. I nagle przełom piłka halowa, futsal, ekstraklasa. Co tu się wydarzyło, bo to nie jest normalne. No na pewno. Był to taki krok, na który pewnie wielu gdzieś tam piłkarzy by się nie zdecydowało, tak? Ja czułem w tym momencie, że coś we mnie się wypaliło, potrzebowałem zmiany środowiska, potrzebowałem zrobić coś innego, tak? Zainteresować się może czymś innym. Stwierdziłem w tamtym momencie, że etap piłki nożnej się dla mnie gdzieś tam zakończył. I była propozycja futsalu, tak? Jako że jako mały chłopak, mały dzieciak, gdzieś tam wiele turniejów na hali też rozegrałem. Też sprawiało mi to radość, chociaż podkreślam tutaj, ja zawsze będę kojarzony z tego, że byłem piłkarzem. I chciałbym, żeby mnie też tak kojarzono. Piłkarzem nożnym na trawie, bo nadal jest piłkarzem tylko nożnym na hali, nie? Tak, ale zawsze gdzieś tam chciałbym, żebym był kojarzony właśnie z tego, że jestem piłkarzem na zielonym boisku.
A futsal to też sprawia mi frajdę i jest taką opcją, którą gdzieś tam teraz wykonuję. No właśnie, bo masz teraz, czekaj, ja mam 38, to ty masz w tym roku 37 lat. Ty zamierzasz jeszcze trochę pokopać, czy już powoli myślisz o zakończeniu tej tutaj? No bo nie wiem, czy za chwilę nie wymyślisz jakiejś innej dyscypliny, rzut młotem albo coś, no bo u ciebie to wszystko możliwe, jak widać. Tak, ale wiesz co, sam jeszcze nie wiem, co będę. Chcę dograć spokojnie ten sezon do końca na boiskach futsalowych ekstraklasy, a co będzie gdzieś tam po czerwcu, to zobaczymy, tak? Okej. Czyli... Bo teraz grasz dobrze w tym futsalu. Nie powiem szczerze, że grasz dobrze, strzelasz te gole. Reprezentacja Polski w futsalu jest tematem, czy jest to taki jakby... No, tam nie gra 11 zawodników, tam jednak gracie w 5, tak? Wiesz co, moja osoba zawsze będzie, nawet w tym momencie będzie dobrze się sprzedawać, bo to jakby nie było to dobrze... Nie ma co ukrywać, dobrze... marketingowo jesteś strzałem dziesiątkę w ekstraklasie futsalowej. Tak, i dobrze czyta się o tym, że zawodnik z dużego boiska przechodzi na futsal, ma jakieś tam osiągnięcia i jest opcja, że będzie grał w reprezentacji, więc wiele osób temat podłapało, wiele osób o tym pisze, wiele osób chce to nagrywać, bo umówmy się, futsal nie jest w Polsce mega popularną dyscypliną, a w tym momencie, gdzie ja tutaj jestem, to zauważyłem, że dużo osób chce pisać o tym w kontekście tej reprezentacji, bo to by było ciekawe też, wydaje mi się, dla... gdzieś tam osób, które się nie interesują futsalem, żeby to poszerzyć, tak? I w tym aspekcie to na pewno fajne, a dla mnie osobiście nie ukrywam, że byłaby to na pewno taka klamra spinająca całą moją karierę, bo marzeniem zawsze było grać w reprezentacji piłki nożnej na dużym boisku, żeby tam grać, to było marzeniem. Zagrałeś. A że kiedyś na pewno bym nie powiedział, że moim marzeniem jest grać w reprezentacji futsalowej, tak? Ale jakimś celem to na pewno jest i byłaby to, tak jak powiedziałem, jakaś klamra, która fajnie gdzieś tam spiłaby tą moją całą przygodę z piłką. Przygoda z piłką, kiedyś rozmawialiśmy, to już nie jest przygoda, to jest poważna kariera, ale dobra, byłeś mistrzem Polski ze Śląskiem. W tym roku Śląsk też ma szansę na to mistrzostwo. Wtedy zmieniłeś otoczenie i pojechałeś do klubu Brisz. Tam byłeś 1,5 roku. Miałeś być dłużej. Co się wydarzyło, że jednak byłeś krócej niż zamierzone? Tak, rzeczywiście. Zawsze gdzieś tam, jeżeli podejmujemy decyzję, to po czasie jesteśmy mądrzejsi, że mogliśmy na przykład zrobić coś tak czy inaczej, tak? I ja też uważam, że w Brugi byłem za krótko. Nie żałuję absolutnie tego, że... Nie żałuję tego, że się później przenosiłem do Hamburga, do São Pauli. Ale uważam, że... Jeżeli bym miał teraz decydować, to na pewno, bo ja odchodziłem z Brugi w zimie, czyli po 1,5 roku w zimie odchodziłem, napaliłem się, bo nie grałem w każdym meczu, grałem powiedzmy w co drugim meczu i to było dla mnie za mało, bo byłem nauczony, że... To było, wiesz, zawsze chciałem w każdym spotkaniu grać i tak trochę wyszło na to, że do swojego... menadżera powiedziałem, dawaj zmieniamy, chciałbym iść do Niemiec, tak? I trochę się podpaliłem, bo jakby nie było, wtedy w Brugi graliśmy o mistrzostwo, bo Brugia zawsze grała o mistrzostwo i graliśmy w fazie grupowej Ligi Europy. A ja zdecydowałem się na taki krok trochę, powiedzmy, niestandardowy, bo przenosiłem się do drugiej Bundesligi, do São Pauli, które było w tamtym momencie na przedostatnim miejscu w tabeli. I miało małe szanse, by się utrzymać. Na końcu się utrzymaliśmy, ale mówię, był to taki krok, który może nie każdy by zrobił. A wracając do tej Brugi, to chcę jeszcze powiedzieć, że w pierwszym roku, jak tam przychodziłem, to zagrałem bodajże w 32 spotkaniach. 6 bramek, 5 asyst, więc ten pierwszy sezon był dobry. I później te 1,5 roku było takie średnie, w którym nie grałem tyle, ile bym sobie spodziewał. I dlatego podpaliłem się i poszedłem do Niemiec. O tym podpaleniu zaraz powiemy, bo dziwię się, że nikt cię nie sprowadził na ziemię, bo wtedy chciałeś po prostu na swoim postawić, bo ty jesteś takim człowiekiem, że chcesz na swoim, ale grałeś w tamtym czasie z fajnymi zawodnikami. Tomas Munier, Gudjonsen przecież z Barcelony. Powiedz mi... Jak się gra z takim zawodnikiem? Albo jak się widzi to później, na przykład, że ty grałeś w Brugi, ty idziesz do São Pauli, gdzie ktoś powie 3 kroki wstecz, bo druga Bundesliga, a taki mu nie, pach, do PSG. Tak, wiesz co, ty w tym momencie o tym nie myślisz, bo jesteś na tym samym poziomie i obojętnie jakie tam są nazwiska, to są twoje kumple z szatni, ty z nimi przebywasz na co dzień, współpracujesz,
Więc zupełnie w tym kontekście nie myślisz, czy tam jest zawodnik o takim nazwisku, czy o mniejszym nazwisku, to gdzieś tam na to nie zwraca się kompletnie uwagi. Okej. Okay. Słuchajcie, bo ogólnie tyle, na ile cię znam, to ty nie jesteś typowym piłkarzem, bo nigdy nie rozpierdalałeś kasy na lewo, na prawo. Pewnie widziałeś w szatni czy u twoich kolegów, że oni rozwalali kasę. Dlaczego ty nigdy nie rozwalałeś kasy na lewo, na prawo, nie jeździłeś trzema samochodami naraz, nie nosiłeś czapki Gucci i w ogóle wszystkich innych dziwnych rzeczy, które no nie są do końca potrzebne zwykłemu człowiekowi? Bo kasa jest ważna w piłce nożnej, bo ci młodzi już, 18-latkowie, to już zarabiają miliony, tak? I tu jest ten aspekt odpierdolenia sodówy już, nie? Zgadza się. Są zawodnicy tacy i tacy, tak? Ja akurat byłem takim, że to nie jest tak do końca, że ja w ogóle sobie niczego nie życzyłem, bo na pewno gdzieś tam rzeczy zawsze sobie pozwalałem, ale nie było to, wiedziałem, gdzie jest umiar, tak? Nic przesadnie nie robiłem i wydaje mi się, że w całej swojej karierze też tak do tego podchodziłem. Ostatnio czytałem taki wywiad z Kevinem Prince Boateng, który swego czasu grał w Tottenham Hotspurs, który kupił sobie 3 samochody, bo dla niego kupienie sobie jednego samochodu to było 1 tydzień szczęścia, więc chciał być 3 tygodnie szczęśliwy, więc kupił sobie 3 samochody. Jak się do tego odniesiesz? Bo dla mnie to chyba trochę przesadzone, ale czy faktycznie piłkarze zarabiający miliony, którzy mają teoretycznie zero presji, o tym temat też zaraz poruszymy, czy faktycznie są nieszczęśliwi, czy im jest tak źle, zarabiając miliony, będąc ukochanymi swoich kibiców, będąc idolami, będąc po prostu robiąc to, co lubią, kochają? No jak to jest? Wiesz co, ja w tym momencie też chyba chciałbym zaznaczyć, że ja zrobiłem fajną karierę, zarobiłem gdzieś tam fajne pieniążki. Miliona licząc. Nie będziemy tutaj o cyfrach mówić na pewno, ale powiedzmy, że nie byłem też na takim poziomie, gdzie zarobiłem tak jak ci najsławniejsi na świecie, bo wiadomo, że nie grałem też w takich drużynach, w takich klubach. Choć trzeba przyznać, że chcę to też podkreślić, że ze swojej kariery gdzieś tam jestem zadowolony, bo wywodzę się tak jak ty z mojej miejscowości. W tamtych czasach nie były w naszej okolicy takie możliwości, żeby się wydostać na jakiś solidny poziom. Każdy chciał, ale nie każdy potrafił. Tak, na Opolszczyźnie też już od dawna nie było zespołu, który grałby w ekstraklasie i to też taki jest minus tych terenów, z których pochodzimy, więc to na początku trzeba podkreślić, ale wracając do tych pieniędzy, no to każdy gdzieś tam no prowadzi to jak on uważa, tak? Jeżeli mu tak było wygodniej, może oni w tym momencie chcieli zaspokoić jakieś tam swoje inne potrzeby. Często jest tak, że na przykład jak na boisku ci nie wychodzi, to też w zamian za to sobie gdzieś tam pozwalasz na coś, żeby sobie kupić, tak? I tak to funkcjonuje. Ale mówię, no każdy podchodzi do tego indywidualnie, jest innym typem człowieka. Grałeś 5,5 roku w St. Pauli, w Hamburgu, w ogromnym mieście, miasto po prostu totalnie światowe. Klub St. Pauli kontrowersyjny strasznie, lewacki klub totalnie. Powiedz mi, jesteś tam rekordzistą pod względem występów zagranicznych piłkarzy, tak? Jesteś kilka meczów, byłeś jako kapitan, tak? Jak ty się czujesz z taką jakby na chwilę obecną rekordem? Jak grą w takim klubie, bo ludzie kojarzą też St. Pauli jako markę, nie tylko jako klub piłkarski. Ludzie chodzą w ciuchach St. Pauli, niekoniecznie, nie wiem, utożsamiają się z tym klubem. Tak, ja mimo tego, że to była druga Bundesliga, to czułem się, że jestem blisko dużego futbolu. Często gdzieś tam obcowaliśmy wśród zespołów, które grały w Bundeslidze, czy też w pucharach. Byliśmy blisko też Bundesligi w tym czasie, nie zawsze oczywiście, bo też o utrzymanie walczyliśmy, ale były czasy, że byliśmy blisko Bundesligi i fajne na pewno to jest, nie wiadomo długo ten rekord tych najwięcej występów jako zagraniczny zawodnik będzie przy moim nazwisku, ale fajna sprawa, że udało się później być kapitanem tego zespołu, ja tam mega fajnie się czułem i prywatnie, Hamburg super miasto, klub super, kibice, do dzisiaj mam kontakt z kibicami St. Pauli. Są nawet, taka ciekawostka, są nawet kibice St. Pauli, którzy nawet teraz, jak gram futsal,
oni są w stanie do Polski przyjechać na mecz futsalowy, żeby ze mną porozmawiać, czy zobaczyć, jak gram. To jest takie fajne i pokazuje mi, że w karierze zrobiłeś coś fajnego, bo są ludzie, którzy z daleka potrafią przyjechać nawet na spotkanie futsalowe. I to jest taka wartość, nie? To zawsze zostanie. Nie? Waldek, widziałem wiele twoich meczy, wiele fajnych sytuacji. Jakie ty takie momenty twojej kariery, czy to w reprezentacji, czy to w piłce klubowej, wspominasz najbardziej? Takie kluczowe. Teraz mówmy o tych fajnych rzeczach. Na razie mówmy teraz o tych fajnych rzeczach. Nie wiem, jakiś wyjątkowy twój gol, wyjątkowy mecz, nie wiem, spotkanie z jakimś piłkarzem. Wiesz co, tych momentów fajnych na pewno jest dużo, bo samo to, że udało się spełnić to marzenie, które już mówiłem o reprezentacji, tam każdy mecz jest wyjątkowy. Czy ty grałeś z Lewandowskim, podawałeś mu piłki, no. W tamtych czasach wiadomo, to był inny Lewandowski, no ale to zawsze zostanie, nie? Tak mówię, o tych nazwiskach się nie myśli, bo jesteś w pewnym momencie, jesteś grasz z nimi, jesteś częścią tej całej układanki, tak? Więc o tym, jak już tam jesteś, nie myślisz. Ale te spotkania, które było dane rozegrać, bo w reprezentacji mam fajne spotkania, do których chętnie sięgam pamięcią, wszystkie są super. Ale są też z wyjątkowymi markami, jak Niemcy, Anglia. Mecz towarzyski fajny był też z Danią, gdzie strzeliłem bramkę. Więc to są takie fajne wspomnienia. Oczywiście, jeżeli później wracamy do piłki klubowej, to też tego było bardzo dużo, bo mistrzostwo ze Śląskiem Wrocław to jest coś, co będzie na pewno na długo zapamiętane, bo ta feta na rynku we Wrocławiu. Pamiętam jak dziś. No było, to były niesamowite czasy, no bo ty wtedy byłeś młodym zawodnikiem, piłkarzem, który no niedawno grał w MKS-ie Kluczbork, który no nie jest wielkim klubem, jest wielkim klubem dla nas, dla tutaj z regionu, ale zostać mistrzem Polski ty miałeś tak, wicemistrzostwo, brązowy medal i mistrzostwo, tak to było? Tak, wszystkie trzy medale w tych pierwszych trzech latach, które byłem w Śląsku. No ale umówmy się, my tak już tutaj niejednokrotnie podkreślaliśmy, pochodzimy z mniejszych terenów. Bardzo małych, Opolszczyzna z najmniejszym województwem w Polsce. Gdzie długo nie było piłki na bardzo dużym poziomie. Jak jakiś zawodnik stąd uda mu się zrobić karierę, zdobyć Mistrzostwo Polski, zagrać w reprezentacji, to odbija się to szerokim echem. I tak dla nas, dla tych wszystkich ludzi, którzy tutaj mieszkają w okolicy, to też wydaje mi się, że była mega sprawa, że ktoś grał w reprezentacji, zdobył mistrzostwo, grał w europejskich pucharach, wyjechał do zagranicznych klubów, więc to było dla tej społeczności, która jest tutaj, na pewno fajna sprawa. Powiedz mi, to wszystko tak spadło z nieba, że ty zostałeś piłkarzem? No bo słuchaj, no tak mówimy, mały rejon, małe województwo, perspektywy słabe. Samo to spadło? Jak to się wydarzyło, że ty zostałeś piłkarzem w ogóle? No nie zostałeś piłkarzem w wieku 30 lat, tylko w wieku młodym. Nie, no przypadku w tym nie ma, tak? Bo jakby nie było, to jest ciężka praca. Tutaj teraz wiadomo, to żeby zostać piłkarzem, to jest wiele wyrzeczeń, jest wyścig, każdy chce zostać, jesteś dzieciakiem, pierwsze co mówisz, każdy chciałby zostać Messim, Ronaldo, Lewandowskim i tak dalej, tak? Więc często też rodzice, że tak brzydko to nazwy, pchają swoje dzieciaki, żeby... Ja nie pcham mojego syna, wręcz przeciwnie. Ale mówię, pewnie tak, zdarzają się tacy, którzy chcieliby, żeby ich dzieciaki zostały piłkarzami. Żeby spełnić swoje własne ambicje, albo brak własnych możliwości kiedyś, nie? Może tak. Więc tutaj ja powiem szczerze, ja będąc małym dzieciakiem i trenując w pierwszym klubie, który nie był profesjonalny oczywiście. Ty jesteś samoukiem piłkarskim? Tak. Nie byłeś w żadnych szkółkach? Ja jestem takim ulicznym zawodnikiem. No właśnie, no. Który wychował się na wsi, w małych miasteczkach i tak zaczęła się kopem moja... z bala po prostu po szkole, tak? Zaczęła się moja przygoda z piłką. Więc ja byłem już wtedy bardzo dobrym zawodnikiem, ale byli też inni, którzy też dobrze się zapowiadali. Było A można takim. Powiedzieć, że ja zrobiłem z nich największą karierę. Wydaje mi się, że ja pamiętam, jak na pierwsze treningi, to wiadomo, rodzina mnie zawoziła, ale też zdarzało się często, że ja
na rowerze ze swojej wioski do Ozimka dojeżdżałem. Po szkole pyry pyry, nie? Tak. Czyli było to tak, że ty po szkole rzuciłeś torbę, tornister w kąt, rower, piłeczka i pyry pyry na trening? To znaczy dosłownie nie, bo ja zawsze byłem taki, że najpierw odrabiałem swoje... Wtedy jeszcze były zajęcia domowe. A teraz też niby, no dobra, może już niech długo nie będą, kiedy ten wywiad. Więc odrabiałem swoje lekcje, które zadania, które miałem do zrobienia i później rzeczywiście albo grałem koło swojego domu, albo wybierałem się na małe przeszkolne boisko i tam spędzaliśmy większość czasu. Z kim spędzałeś ten czas? No z kolegami po prostu. No właśnie, a co się stało, że ty jesteś, że ty zostałeś piłkarzem profesjonalnym, a oni nie? Wiesz, jaka jest ta różnica między tobą a nimi? W pewnym momencie zaczęło się okres też dojrzewania. Mhm. Niektórzy po prostu... Zakochali się? Jak był mecz w sobotę czy w niedzielę, to no zdarzało się, bo nie był to profesjonalny klub, że... Ja nigdy nie odpuszczałem treningów i meczów, a zdarzało się tak, że niektórzy już... Zabaniaczyli. Coraz mniej i tak to się później potoczyło. Ale mówię, no może ta droga nie do końca była dla nich, tak? Czyli to się nie wzięło się to z powietrza, że ja bym był w reprezentacji, gdybym twojej matki nie poznał, nie? Tak mówią, że ja bym to był w reprezentacji, ale twoją matkę poznałem i koniec, nie? No. Nie, no to jest wiele pracy nad samym sobą, żeby dojść do takiego nawet poziomu, jak ja byłem. To co trzeba zrobić więcej? Nie był to może wybitny poziom, tak jak już tu niejednokrotnie powtarzałem, ale żeby nawet na taki poziom, na jakim ja byłem, że... Tak nieskromnie może powiem, jak powiesz nazwisko Sobota, Waldemar Sobota, no. to ludzie w Polsce skojarzą, tak? Skojarzą, no, skojarzą na pewno. I to jest fajne, że i to mi daje takie przeświadczenie, że człowiek w tym życiu swoim piłkarskim zrobił coś dobrego. Słuchaj, ja wiem to też sam po sobie, jako twórca internetowy, który... No też nie jest anonimowy w Polsce, mnie też rozpoznają ludzie na ulicy. Ludzie też lubią pisać w internecie różne... głupoty. Ja działając w internecie już 10 lat prawie, jestem na to uodporniony. Ja dostaję dużo obelg w internecie, dużo wyzwisk. Ja jestem na to uodporniony, tak już mówiłem, ale ktoś mniej odporny może sobie z tym nie radzić. Ty, Waldek, wróciłeś z St. Pauli do Śląska Wrocław. Drugi raz weszłeś do tej samej wody. Czy to było dobre podejście, czy to była dobra decyzja, czy nie? To na pewno nie było tak, jak ja sobie bym tego wyobrażał, jakby sobie to kibice wyobrażali i tak dalej. Jednak ja, jak myślę Śląsk Wrocław, to mam same przyjemne rzeczy przed oczyma i... Bo tych mniej przyjemnych było zdecydowanie mniej, tak? Mhm. Ja byłem w Śląsku w sumie 5 lat. 4 lata z tego graliśmy w eliminacjach europejskich pucharów. Tak. Zdobyłem 3 medale, super puchar, mistrzostwo i tak dalej. Czyli same sukcesy tak więc, naprawdę. Więc same sukcesy tych... nieprzyjemnych momentów, szczególnie za tym drugim podejściem i w tym ostatnim sezonie było więcej. Dlatego to była taka lekcja też dla mnie, tak? I ja jeszcze wracając do tego, co ty tutaj przed chwilą mówiłeś, że o tych komentarzach i tak dalej. Mi też się takie rzeczy zdarzały bardzo rzadko i szczególnie w tym już końcowym etapie mojej kariery. I wiesz co, tak myślę, że ty mówisz, że jesteś uodporniony i tak dalej. Mi się wydaje, że... Nie do końca? Jeżeli ma być tak do końca szczery, to tak nie jest, bo każdy z nas czyta te komentarze. Czyta. I często to są komentarze anonimowych osób, które czują się wolne w internecie, mogą wszystko powiedzieć i tak dalej. I prędzej czy później bierzemy to do siebie, zastanawiamy się nad sobą. Nieświadomie nawet chyba, nie? Zastanawiamy się nad sobą, gdzieś to przemyślamy. I jeżeli się tego nawarstwi bardzo dużo, to może być jakimś problemem. Chociaż powtórzę się po raz kolejny. Ja miałem to szczęście w swojej karierze, że tych zlotów było więcej niż upadków. Okej, okay, no bo tutaj też jest, ten oczekiwania ludzi, tak? Czy to w twojej branży sportowej oczekiwania, nie wiem, prezesów, oczekiwania kibiców, oczekiwania sam wobec siebie? U mnie tak samo, wiesz, ja dostaję, telewizja różni się tym, że tam nie możesz dać pod filmem w telewizji komentarzu. W internecie już możesz. Dlatego tutaj łatwo kogoś oskarżyć, łatwo komuś zniszczyć po prostu głowę też. No bo niektórym głowa nie siedzi, nie?
U mnie w miarę też wszystko jest okej, okay, ale w moim przypadku też było bardziej to, że ja na przykład miałem też ciężkie okresy w swoim życiu, takie, że można było powiedzieć, że no ciężko mi w głowie z tym wszystkim to poukładać, że na przykład zrobiliśmy fajny film, a on na przykład zasięgowo nie siadł, nie? To też był taki moment, że mówię, kurde, stara się człowiek i nie wychodzi, nie? Wiesz co, bo już na takie trochę bardziej poważniejsze tematy wchodzimy teraz... i zawsze... będzie się liczył wynik, zawsze będzie się liczyła rywalizacja, wiesz, to jest, jakby nie było, to jest wyścig. Chcemy siłą rzeczy być najlepsi w tym, co robimy i tak dalej. My też trzeba podkreślić to, że jesteśmy przedstawiani jako tacy herosi trochę, nie? No. Wiesz, że... No właśnie, jako nadludzie, przed telewizją, no. Przed ekranem, przed monitorem i tak dalej, to my jesteśmy... Nieśmiertelni, bohaterowie, nie widać tych naszych problemów, które mamy w środku. Zawsze musimy być najlepsi i tak dalej, wiesz. Zawsze. Oczekiwania... Oczekiwania zawsze będą i dlatego w pewnym momencie, jak nie jesteśmy zapanować już na jakimś etapie nad swoimi emocjami, to zdarzają się też te minusy tej branży, w której gdzieś tam ty pracujesz, a tego sportu, w którym ja funkcjonuję. To patrz, widzisz, Robert Enke, piłkarz swego czasu FC Barcelony, w reprezentacji Niemiec i nie wytrzymał tego, bo tam się coś wydarzyło w tej Barcelonie wtedy, no i siadł mu to na głowie i tutaj trzeba nazwać tą chorobę po imieniu, to była depresja, tak? Łatwo przez jakąś jedną sytuację w życiu. Loris Karius, bramkarz z Liverpoolu, z Realu Madryt. Finał Ligi Mistrzów, no koniec. Dwa gole wpuszczone, koniec. Jak tu sobie poradzić teraz psychicznie z tym wszystkim? Bo to, że ktoś zarabia miliony, to, że ktoś, nie wiem, odnosi sukcesy i to wszystko widać teoretycznie w internecie, w telewizji, nie znaczy, że tak jest naprawdę. Ja zawsze mówię, na Instagramie to nawet ja jestem ładny, ale jak jest naprawdę, to nie jest tak łatwo i oczywiste, nie? Ja sam widzę po sobie, bo my się znamy już kilka lat. Ja też nie zawsze byłem inaczej. Też miałem swoje problemy, też mam swoje jakby... duchy takie, przeszłości, deprechy. No tak, bo wiesz, bo na zewnątrz widać te same takie jakby uśmiechnięte twarze i tak dalej, wiesz, a w środku nie zawsze tak jest, nie. Bo każdy człowiek ma swoje problemy, z którymi walczy, jakieś niedoskonałości i to powoduje na końcu, że no często, ja mogę z mojego gdzieś tam doświadczenia rozmawiać i też powiem ci szczerze, że ja podczas swojej kariery piłkarskiej też były momenty i tutaj nawet nie ma co tego ukrywać, bo żyjemy w takich czasach, że powinniśmy o tym otwarcie mówić, że korzystało się z usług psychologa. Nie? Bo kiedyś to było nie do pomyślenia, nie? Kiedyś nie do pomyślenia, czy to psycholog sportowy, czy psycholog, czy psychiatra. Z takich osób jak najbardziej warto korzystać, tak? I warto zasięgnąć, co oni mają do powiedzenia, bo w pewnym momencie nadchodzi taki moment, że jak ty już masz tą świadomość, że nie jesteś w stanie... Nie, jak już masz tą świadomość, że sam nad sobą się zastanawiasz i wiesz, że coś jest nie tak z tobą, to już jest krok w tym kierunku, w tym dobrym kierunku, że chcesz sobie dać pomóc. Bo zazwyczaj my, znaczy ja z mojego doświadczenia mówię, tak mi się wydaje, że my ostatni zauważamy to, że coś jest z nami nie tak. Myślisz, że tak jest? Tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, a osoby wokół nas prędzej ci powiedzą, słuchaj, coś się dzieje z tobą, ty jesteś jakiś taki inny i tak dalej. I kiedyś wydaje mi się, no po raz kolejny powtórzę to, tak? Że my z małych miejscowości, wiesz, jak komuś powiedziałeś, jak ktoś by się dowiedział, słuchaj, ten i ten chodzi do psychologa, to... Jakiś jebnięty. To jakiś... Zaraz się ktoś chce odsunąć, bo nie ma co gadać z takim człowiekiem. Tak, że coś było. Nie, tak. Tak było oceniane, że słuchaj, skoro gość chodzi do psychologa, no to musi być o ząbek przestawiony. Tak było, ja nie chcę z nim gadać. Tak na wszak było. A z drugiej strony, jak ktoś powie o tym, że ma problem, to kuźwa, nie masz problemu, skoro o tym mówisz. Znaczy może nie kategoryzujmy, Nie wkładajmy do jednego worka. Bo ale w mniejszych miejscowościach na pewno tak, bardziej. Ale ogólnie myślę, chodzi o to, że jeżeli tak komuś powiedziałeś, czy ktoś się dowiedział, że ty chodzisz gdzieś tam do jakiegoś psychologa czy psychiatry, to coś z tobą jest nie tak. A teraz warto o tym głośno mówić, bo wiele szczególnie
sławnych osób, które były odbierane tylko przez pryzmat tego, jacy oni są zajebiści. Półbogowie. Tak. Chester Linkin Park, no mój ulubiony wokalista, tak. No nikt by nie pomyślał, że to tak się skończy, no wielu innych, Avicii czy nie Avicii, presja, kurde, tryb życia, zdrowie, no i później się dowiadujesz, że wczoraj byli uśmiechnięci, a dzisiaj już nie żyją, nie? Tak to po prostu jest, bo tutaj ta choroba dopada bardzo mocno i tutaj nie jest tak, że sobie nogę złamiesz, tylko złamiesz sobie życie takim czymś, bo na przykład komuś o tym nie powiesz, nie? I boisz się pójść gdzieś. I to dotyczy każdej choroby i każdego problemu, bo jest dużo problemów psychicznych teraz, nie? Sam wiesz, Dawid, że my jesteśmy na takiej bazie, bo znamy się już powiedzmy 20 lat. No 20, no prawie, no 2007, 2006, coś takiego. Że my sobie szczerze wszystko gadamy i tak dalej. I były takie momenty, że jeden do drugiego powiedział, że słuchaj, coś tu nie gra, coś tu nie gra, nie? Coś tu nie gra i wiesz, ty nie potrafisz się skupić na tym, co ja do ciebie gadam. Ty najlepiej byś tylko w chacie przebywał, w ciemnym pomieszczeniu. Bywało tak. Spać ci się chciało. Gdzie chciało było na mecz jechać, to takie kuźwa. Wiesz, no. I wtedy taka lampka kontrolna się zapala i trzeba człowiekowi drugiemu powiedzieć, że słuchaj, Trzeba może zastanowić się nad sobą i trzeba może dać sobie pomysł. Ogólnie przyjęło się na świecie, że facet to jest macho, jest twardy i nie może przede wszystkim płakać i nie może o swoich uczuciach gadać ze swoimi ziomeczkami, kumplami. Tak? Kobiety niech sobie gadają i potrafią, tak, swoimi psiołkami, ale facet nie. Czy to jest prawda? No ja na przykład mogę o swoim problemie tobie powiedzieć, czy nawet Dawidowi, który stoi za kamerą, bo ja takie rzeczy potrafię. I wydaje mi się, że każdy powinien taki krok podjąć, jeżeli coś jest nie tak ze sobą. Patrząc 15 lat wstecz, no. Po pierwsze nie znaliśmy się na tyle jeszcze, no. Nawet powiedzmy 10 lat wstecz, no. To już znaliśmy się trochę dłużej, to mam wrażenie, że ja tobie, a ty mi byś nie powiedział, że coś z tobą jest nie tak. 10 lat temu? No. Bo było inaczej. A teraz dożyliśmy my na tyle się rozwinęliśmy, tak. Też jesteśmy osobami publicznymi, że mamy tą świadomość, kiedy coś jest nie tak. Mhm. I teraz sobie otwarcie w cztery oczy potrafimy powiedzieć, słuchaj, to nie wygląda tak, jak powinno. I dla mnie to, że ktoś ma jaja do tego, żeby drugiemu powiedzieć, to jest ta wielkość osoby. I niesłabość. Wielkość. Niesłabość. No właśnie. Bo często na pierwszy rzut oka powiemy, że ktoś jest słaby i on musi iść do psychologa. A ja uważam, że już jak już to zauważysz i idziesz sobie, chcesz dać sobie pomóc, to świadczy o twojej właśnie wielkości. No właśnie. Depresja na pewno występuje u sportowców, u muzyków, u osób publicznych. Sebastian Deisler z Bayernu kiedyś też wszystko miał, cały świat przed nim stał otworem i nagle załamanie. Skąd to się może brać u tych piłkarzy, u tych sportowców, że masz kurde wszystko podane na tacy teoretycznie. Masz tylko trenować, masz kontrakt milionowy, z zajebistym zespole grasz i skąd to się bierze? Ja myślę, że ludzie sławni właśnie najbardziej są narażeni. Znaczy, nie chcę też kategoryzować tutaj, ale są podatni na to, żeby wpadać w depresję. Nie chcę tutaj o jednostkach gadać, o nazwiskach i tak dalej, ale wiele czynników na to się składa. Ty zawsze chcesz być najlepszy. Musisz być najlepszy. Według wszystkich. Musisz być najlepszy, tak. Ta rywalizacja. I powiedzmy, jak coś byłeś na przykład przez 15 lat zawsze topowym jakimś tam muzykiem, sportowcem, youtuberem i tak dalej. I w pewnym momencie może nastąpić takie wypalenie zawodowe. I ty gdzieś tam już nie wiesz, jak sobie dalej poradzić. Jesteś wypalony, nie masz pomysłów na dalsze kroki swoje. Co na przykład, co nagrywać, jak swoją formę piłkarską utrzymywać. Poprawić, jakie utwory muzyczne nagrywać. Nie masz pomysłu na to, bo masz wiele innych problemów związanych właśnie, tak jak mówiłem, nie potrafisz się skoncentrować, nie potrafisz się cieszyć z małych rzeczy, bo no, często jest tak, że masz na wszystko sobie możesz pozwolić. Tak. Nic cię już nie cieszy, więc podejrzewam, że właśnie u takich sławnych osób
No są one na pewno podatne i to tak jak teraz mówiliśmy o takich przypadkach, to widzimy, że tak jest. Tak, tak jest, tak jest. No właśnie do tego się dochodzą różne używki, różne inne po prostu zdarzenia i masz gotową tragedię, tak? Więc trzeba uważać na siebie, szczególnie w tych czasach, gdzie mamy dostępne wszystko tak naprawdę. Mamy te złe rzeczy dostępne i te dobre rzeczy dostępne, tak? Także trzeba na siebie uważać i... Wiesz, ja w tym temacie też nie chciałbym, żebyśmy byli postrzegani jako alfa i omega, że my wszystko na ten temat wiemy, bo my mieliśmy jakieś tam swoje problemy, ale może to jest delikatny temat i nie wiemy wszystkiego. Dlatego my na swoich doświadczeniach rozmawiamy tutaj. I jedyne co, jakieś takie clue, które z tego wynika, to jest to, żeby po prostu otwarcie o tym mówić, bo jeżeli z nikim o tym nie będziemy rozmawiać, no to nigdy sobie nie pomożemy i może to nawet doprowadzić do jakiegoś tam złego przeżycia, którego nie chcielibyśmy przeżywać, tak? Więc w tym aspekcie nie jesteśmy na pewno osobami, które wszystko o tym wiedzą. Nie, ale my po prostu rozmawiamy sobie teraz. Ale możemy sobie o tym rozmawiać i możemy o swoich przeżyciach, które gdzieś tam nas dotknęły, rozmawiać. A wy, drodzy widzowie, macie jakieś z tym tematem, nie wiem, przeżycia albo sami siedzieliście w tej chorobie albo sami macie jakieś takie wątki, które chcielibyście jeszcze poruszyć albo chcielibyście się podzielić z nami, śmiało zróbcie to w komentarzu, bo jesteśmy mega ciekawi, jak to wygląda właśnie u was. Teraz mi się tak przypomniało, bo tak analizuję swoje życie, tutaj tak trochę prywatne, ale to też tak może, bo depresja depresja i te choroby nie wywodzą się tylko u dorosłych, ale też u dzieci, bo przykład teraz, o którym mówiłeś, każde dziecko chce być, powiedzmy, Messim Ronaldo, tak? Na przykład mój syn tak nie ma, mój syn nie chce być Messim Ronaldo, on jakoś nie jest specjalnie za piłką nożną. Ja bym go teraz mógł pchać, słuchaj, idź do wujka Waldka, on cię nauczy piłkę nożną i się z nim tam graj. Ale nie, on woli śpiew, taniec i takie bardziej artystyczne rzeczy. I wydaje mi się, że tutaj u dzieci może w tym momencie też występować ta deprecha, że rodzice nalegają na coś, co dzieci wcale nie chcą. I chodzą na te zajęcia tylko z tego powodu, że rodzice chcą. I tam też już może się zaczynać zalążki tej deprechy, bo u dzieci też. Ja teraz czytałem ostatnio, że u dzieci procent zakończenia swojego, nie chcę mówić głośno co, też występuje bardzo mocno i tutaj też trzeba na to patrzeć, też drodzy rodzice, żeby nie pchać, tak mi się wydaje, swoich dzieci w coś, czego oni tak naprawdę nie chcą. Bo ciebie nikt nie, ciebie ktoś zmuszał do tego, żebyś to robił? Nie. Zmuszał, przymuszał. Nie zmuszał mnie nikt, to była moja wola. Ja nie widziałem świata poza piłką. I no chciałem, może wiesz, nie masz jeszcze tej świadomości za dzieciaka, że ja chcę zostać piłkarzem, bo po prostu mi sprawiało granie w piłkę frajdę. I ja na to tak patrzyłem, że wiesz, ja idę i ja nie myślałem o tym, że wiesz, że zaraz będę sławny, że ja będę miał miliony i tak dalej, nie? Mi po prostu piłka nożna sprawiała frajdę, a o tym, co później było, jak miałem 20 lat, to wiesz, to była zbyt daleka gdzieś tam wizja, żeby w wieku 10 lat ja jako dzieciak myśleć o tym, że akurat mi się uda być piłkarzem. Ja po prostu miałem gdzieś tam fan z tego, co robię i im byłem starszy, tym bardziej profesjonalnie do tego podchodziłem. Miałem też już później więcej ludzi, którzy mi gdzieś tam dopowiadali w dobrą stronę, ale tak, żeby rodzice mnie pchali do tego, to nie powiem, że tak było, bo też były chyba inne czasy, wiesz, no, powiedzmy 25 lat temu to jeszcze teraz, tak jak mi opowiadałeś, właśnie. Dzieci często właśnie są, i to bardzo dobrze, są wysyłane na zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne. Jeden idzie do teatru, drugi idzie śpiewać, trzeci idzie grać w tenisa, tak? Bardzo dobrze się rozwijają, tak, zdecydowanie, w tym aspekcie i każdy może odnaleźć siebie, tak? Zaraz powiesz też, kiedy zostałeś profesjonalnym piłkarzem fachowo, kiedy miano piłkarza profesjonalnego, ale ja tak sobie uważam teraz, ci młodzi piłkarze są po 18, 17, 19 lat, oni zarabiają ogromne pieniądze. Czy uważasz, Waldku, z perspektywy twojej i to, co obserwujesz, że młodzi piłkarze na początku swojej kariery zarabiają zbyt duże pieniądze, aby mieć motywację, by się w młodym wieku rozwijać, skoro na początku kariery mają grube miliony już jako kontrakty, albo przynajmniej grube setki tysięcy? Jeżeli chodzi o to, kiedy zostałem, pytałeś chyba kiedy... Profesjonalnym piłkarzem, tak? Bo niektórzy tam
nie wiem, Luca Toni chyba pierwszy swój mecz w Ekstraklasie włoskiej zagrał w wieku 25 lat albo 4, tak? Ja powiem tak, ja nigdy piłki nie łączyłem z pracą. Mhm. Nie było takiego momentu w moim życiu, gdzie łączyłem piłkę, że piłka była przy okazji, a chodziłem na przykład do pracy. Mhm. Jedyne co łączyłem, to łączyłem szkołę z piłką. To tam często chyba tak mam piłkarze. Że to tak, nie jest... że na początku jak zaczynałem i zaczynałem zarabiać pieniądze, to łączyłem po prostu to ze szkołą, bo chodziłem do szkoły, czy to po prostu chodziłem do szkoły, tak. Po prostu chodziłem do szkoły i tylko tak, a nawet jak grałem w mniejszych klubach na Opolszczyźnie, jak zaczynałem, to już miałem jakieś pieniążki z tego i zawsze starczało od początku. I wiesz co, ja już w mojej głowie już wtedy to profesjonalnie traktowałem. Czyli taki MKS Kuszbuk też. Mimo, że to nie były wielkie pieniądze, to dla mnie już to był profesjonalizm, bo ja tylko na tym się skupiałem. Czyli dobra, czyli MKS Kuszbuk dla ciebie był pro? Tak, dla mnie był pro. Dla mnie był pro, bo... Ja nawet barwach jesteś MKS-u teraz. Ja poza treningiem to skupiałem się na tym i w głowie miałem to, żeby jak najlepiej przygotować się do następnego treningu, do następnego meczu, mimo że to nie były treningi dziennie, wtedy jeszcze na tym poziomie, ale ja nawet jak kończyłem trening, to już myślałem, jak się przygotować najlepiej, żeby być najlepiej przygotowanym do następnego meczu. Więc dla mnie to już był wtedy profesjonalizm. Czyli ty myślałeś od treningu na trening, ale nie myślałeś o głupotach w międzyczasie, żeby jeszcze iść coś, nie wiem, w melo w międzyczasie? Nie, myślałem, to jest nieuniknione, bo... Wiesz, jak ja całkowicie powiem, że ja nigdy nie byłem na imprezie, czy ja nigdy nie wypiłem alkoholu, czy nigdy o jakiś... Późnej godzinach chodziłeś spać na przykład. Tak, to bym skłamał, bo my niejednokrotnie też razem poimprezowaliśmy, czy byliśmy na jakimś przysłowiowym drinku w barze, tak? Więc ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, naprawdę. Jak masz umiar, to wydaje mi się, że jesteś na dobrej drodze. I ja podziwiam, bo ja też grałem z takimi zawodnikami, którzy absolutnie zero alkoholu. Ja nie namawiam żeby pił alkohol, ale po prostu jak idziesz symbolicznie, czy tam z kolegą idziesz, czy z rodziną na przysłowiowe piwko, czy drinka, czy lampkę wina, no to ja uważam, że to jest nic złego. Jak ci to nie przeszkadza w twojej karierze piłkarskiej, to proszę bardzo, tylko we wszystkim trzeba umiar zachować i wiedzieć po prostu kiedy, tak? Nie sztuką jest dzień przed meczem się narąbać, bo znaczy ja nawet nie wierzę, że coś takiego jest w tych czasach możliwe, bo jest taka rywalizacja na twoje miejsce, jest tyle innych osób, które czekają na twoje potknięcie. Więc ja nawet coś takiego nie wierzę. Bo, to Ronaldinho chlał albo Ronaldo Nazario, że chlali, to jest inna sprawa. Inne czasy tak, to też były, tak. Nie? To też były inne czasy. Właśnie wracając jeszcze do tego naszego tematu, właśnie przykładowo, wyjście na piwko. To się też łączy z tym, że idzie się, nie wiem, na zakupy albo się wychodzi gdzieś w jakiś ten... Mistrze Polski zostałeś, rozpoznawalny byłeś, jesteś nadal nieważny. Bardzo. Ja też jestem nieanonimową osobą. Czy to, że ludzie, nie wiem... czasami przytłaczają w miejscach publicznych albo oczekują czegoś więcej, też może być powodem, że człowiek się źle z tą całą sytuacją czuje, bo musisz być dla wszystkich dostępny, bo przecież oni przychodzą na mecz, oni płacą pieniądze za bilety, więc poniekąd też na twoją wypłatę. Czy to jest takie, tak po takim, na takim krawędzi, że chcesz być uśmiechnięty do wszystkich, ale też chcesz mieć swoją prywatność na mieście, w barze, z rodziną? Tak, uważam, że tak jest, że sława to nie tylko przyjemna rzecz, ale dla niektórych może przytłaczająca. Mhm. Też umówmy się, my nie byliśmy na takiej bazie, że jesteśmy super, mega, super gwiazdami. Super, tak? Nie byliśmy nigdy. Ale jesteśmy na takiej bazie, że idziemy ulicą i nas rozpoznają. Jest duże prawdopodobieństwo, że w naszych okolicach, gdzie graliśmy, gdzie przebywaliśmy. Mnie w Tokio rozpoznali i w Los Angeles, także sorry, kuźma. Że nas rozpoznają, nie? No, słuchaj, jest tak. No. Ja bym chciał jeszcze może, jak tak rozmawiamy, jeden temat poruszyć, bo nadchodzi może czasem taki etap w życiu człowieka, że na przykład my, jak jesteśmy rozpoznawalni, wiesz, na stadionie dużo ludzi, dużo kibiców, ty w internecie dużo widzów, dużo cię ogląda, na ulicy dużo cię rozpoznaje i tak dalej. I wiesz, w pewnym momencie, prędzej czy później, nadchodzi taki moment,
że to się skończy, tak? Mhm. Tego nie będzie. Nie będzie. Siłą rzeczy. Bo będą mniejsze wyniki wyświetleń już. Przyjdą nowi. Przyjdą nowi, lepsi. Ty będziesz starszy, przyjdą młodzi na twoje miejsce, już nie będziesz tą mega gwiazdą. Będziesz bliżej końca swojej kariery, czy tam przygody i tak dalej. I wtedy siłą rzeczy mniej ludzi będzie wokół ciebie. Mniej ludzi będzie wokół ciebie i możesz nawet poczuć się samotny. Bo będziesz siedział w czterech ścianach, wiadomo, będziesz miał rodzinę i tak dalej, ale tych tłumów wokół ciebie, zabraknie. Tych kumpli, którzy często pod wpływem sławy też przychodzą, klepią po barkach, ich będzie coraz mniej. I wtedy siłą rzeczy ty możesz poczuć się też samotny, tak? I tutaj też niektórzy mogą sobie z tym nie radzić. No, tych tematów jest od groma. Można gadać dzień i noc, bo my potrafimy gadać, ale tych tematów jest tyle, tych sytuacji jest tyle, że nie jesteśmy też w stanie o wszystko przeanalizować. Przedtem, nie wiem, 10 minut temu padło to pytanie, czy ci młodzi zawodnicy zarabiają za dużo od początku, żeby się rozwijać, skoro już dostają tyle na początku swojej kariery. Uważasz, że to jest złe, czy to jest dobre? Bo takie, nie wiem, piłkarze z Brazylii przychodzą, oni zaraz 17 lat, gwiazdorskie kontrakty, miliony rocznie, gdzie mama, tata i bracia mają jeszcze dostać takie pieniądze, że wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, my tego nie cofniemy. Piłka nożna zawsze była, jest i prawdopodobnie będzie najbardziej popularnym sportem. Wiadomo, są sporty w Stanach Zjednoczonych. NBA, to wiadomo, inna baja. Tenis, Formuła 1, NBA i tak dalej. Wiadomo, że to są sporty, gdzie płaci się ogromne pieniądze i nawet czasem większe niż w piłce nożnej. Ale jeżeli o takiej średniej mówimy, no to w większości państw najbardziej popularnym sportem jest piłka nożna. Tak. Czy chcemy, czy nie. Możemy to przez pryzmat Mistrzostw Świata zobaczyć. Jeżeli są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no to powiedzmy, że cały świat je ogląda. Cały. Cały świat, jest to wydarzenie numer jeden i o wszyscy o tym rozmawiają, tak? Więc siłą rzeczy najwięcej sponsorów i tak dalej garnie do piłki nożnej. Męskie, bo damska to jeszcze jest daleko lata świetne. Tak. Każdy chce mieć najlepszy klub, każdy chce mieć najlepszą reprezentację i tak dalej. Więc z tym nawet, ja bym powiedział, nie chcemy walczyć, no, pewnie wielu kibicom i tak dalej nam też się może wydawać, że młodzi za szybko zarabiają za duże pieniądze, a nawet powiedzmy, że te największe gwiazdy zarabiają największe pieniądze. No, Arabia Saudyjska i te inne cyrki. Dokładnie, nie? Ale no, tak to jest skonstruowane. Tak jak mówimy, no, od dzieciaka, co jest najważniejsze, każdy chce kopać piłkę. Każdy chce kopać piłkę, każdy chce mieć... Nie odbijać rakietą, nie robić tak, nie robić tak, nie grać w szachy, nie grać w golfa, tylko chce piłkę nożną. Biorą gałę i idą kopać. W bramkę robią z dwóch plecaków i chcą grać, tak? Dlatego też inni sportowcy często się oburzają. Ci, co na przykład rzucają jakimś tam młotem albo jakąś kulką, to oni się często oburzają, że piłka nożna jest zbyt mocno pompowana. Mimo iż reprezentacja nie osiąga nic w piłce nożnej, to i tak ten brak sukcesów to wzbudza więcej emocji niż sukces niszowych sportów. Zauważyłeś to, że czy Polska zdobędzie na Mistrzostwach Świata albo Europy trzecie, czy czwarte miejsce, czy drugie, czy odpadną, to wzbudza więcej emocji i daje więcej pieniędzy w efekcie niż sukcesy niszowych sportów. Jakieś tam pchanie kuli albo rzucanie młotem, albo... Jest tak, ale nam wiesz, też mądrze się gada, bo mądrze gada. Ty zawsze byłeś zakochany w piłce jako kibic. Ja zawsze z piłką nożną, odkąd pamiętam, jestem, później grałem i tak dalej, więc nam się łatwo mówi, ale też warto podkreślić, że te sporty niszowe, ja mega to popieram. Ja też popieram. Teraz gram futsal, który nie jest najbardziej popularny i ja naprawdę doceniam każdego, kto uprawia jakiś sport. Najmniejszy jaki jest, ja to zawsze będę głośno mówił, że nam się mądrze mówi, bo największe pieniądze są w piłce nożnej i zawsze byłem za to dobrze opłacany, ale podziwiam też właśnie te osoby z niszowych sportów, bo one niejednokrotnie czasem muszą też dorzucać do swojego biznesu. Szukać sponsorów, pracować obok przecież. Tak. I mimo wszystko dziennie idą na ten trening i dziennie chcą się poruszać i to jest godne oceniania. No futsalowcy przecież też nie każdy futsalowiec jest zawodowym w 100%, tylko utrzymujący się z futsalu. Zgadza się. Teraz jestem w tym środowisku, to też wiadomo. Są zawodnicy, którzy pracują, są zawodnicy, którzy nie pracują.
Są drużyny, które są całkowicie profesjonalne, są drużyny, które są półprofesjonalne. I wiem, jak to funkcjonuje, dlatego ja tym bardziej teraz jeszcze, jak mam możliwość dotknięcia tego, podziwiam to naprawdę. Na trawie mieliście treningi rano, tak? A na hali macie treningi wieczorem. To też jest spowodowane tym, że rano muszą iść niektórzy do pracy. Tak, albo wiesz, oni niekoniecznie muszą chodzić do takiej pracy fizycznej typowo. Oni mogą też być trenerami, mogą być nauczycielami w szkołach i tak dalej, więc wiesz, oni mogą obcować na przykład na co dzień tylko w sporcie, ale mają też więcej tych stanowisk, tak? Więc tak to wygląda. Waldek, czy uważasz, że twoja osoba w futsal ekstraklasie doprowadzi do jakiejś może małej rewolucji, że będą ci piłkarze trawiaści chcieli przejść na halę? Czy jednak był to chwilowy taki szał mały, TVP przyjechało, puściło 2 mecze i się to skończy? Czy może to zmienić teraz oblicze tej ziemi na przykład, to znaczy zmiany nazw z piłki, bo Clirex Chorzów już nie jest Clirexem Chorzów, tylko jest Ruchem Chorzów. Wierzę. To efekt soboty? Ja nie, to zupełnie nie patrzyłbym w tym kierunku, bo ja nie zdecydowałem się na futsal z powodu tego, żeby chcieć rozwinąć medialnie. Ja nie wiem, czy tam na umowę macie zapisane. Nie wiem. Nie mam nawet takiej mocy przybicia. Nie mam takiej mocy, żeby do tego do. Bo ja po prostu tylko chciałem sobie pograć w ekstraklasie na hali, tak? Chciałem dalej mieć ten reżim treningowy i tak dalej. Chciałem się dalej spełniać, bo to jest. Dalej się poruszam, dalej wiesz, uprawiam sport, to jest dla mnie fajne. A wszystko wokół tego, to nie myślałem o tym, bo dla mnie nie było to w tym momencie ważne. Dla mnie było ważne, żeby iść się poruszać, żeby mieć frajdę dalej z czegoś. I tak do tego podchodzę. Też wiesz, nie możemy mówić, ja futsal bardzo, bardzo szanuję, ale też ja po karierze, jeżeli skończę z futsalem, chciałbym dalej być przy piłce nożnej. Chciałbym być kojarzony. Ale trawiastej. Tak. Ale trawiastej. I z tym wiążę swoją przyszłość. Chciałbym być docelowo skautem piłkarskim i w tym kierunku zmierzam. Grałeś na trawie, grasz na hali, masz 37 lat. Czy wyobrażasz sobie na ten moment wrócić na trawę? Może nie na poziom ekstraklasy, może nie na pierwszą ligę, ale do takiego MKS-u Kluczbork, gdzie zaczęła się pierwsza poważna przygoda, bo Patryk Tuszyński po swoich ekstraklasowych przygodach i tureckich wrócił do Kluczborka. Nie można się zamykać na żaden kierunek, to na pewno. A przez lata doświadczeń nauczyłem się tego, że rzadko kiedy można powiedzieć całkowicie zamykam się na to i nie ma takiej opcji, tak? Ja z drugiej strony, jeżeli mam być szczery, zawsze mówiłem, że jak wrócę do Polski po zagranicznych wojażach swoich, to chciałbym na etapie ekstraklasy zakończyć swoją grę. Na zielonym boisku na tą chwilę ma to miejsce. Jakby nie było, dalej jestem w ekstraklasie, tylko że futsalu. Tak. To może takie śmieszne, ale tak jest. Chociaż uważam, że ja na tyle fizycznie dobrze się prezentuję. Miałem oczywiście pod koniec mojego drugiego pobytu w Śląsku, miałem swój kryzys, ale to też było związane z innymi czynnikami, między innymi z tymi, o których też tutaj rozmawialiśmy, bo o tym, jak się czujesz, nie tylko fizyka decyduje, ale bardzo często też głowa, tak? Ale dobrze, że to się na końcu kariery wydarzyło, a nie na początku. Tak, na przykład, nie? Tak. No, ale to. Bo ty byłeś zawsze nieskazitelny pod kątem kontuzji. To też było bardzo fajne. To by się na początku kariery, gdzie się rozwijałeś, te kontuzje omijały. To też może kogoś załamać, że nagle pach, kolano, pół roku przerwy, tak? Wiesz, ale tak jak mówisz, dobrze, że to dopiero się pod koniec twojej kariery wydarzyło jakieś. No bo ja szczerze, na tym poziomie, co byłem, to takich mega jakby dużych upadków nie miałem, że ja jakiś stabilny poziom zazwyczaj trzymałem, tak? Zdarzało się dopiero pod koniec tej mojej, w tym ostatnim moim roku, który byłem w Polsce, zdarzyło się, że po prostu nie byłem po prostu sam z siebie zadowolony, ale tak jak mówię, to było związane wieloma czynnikami, które teraz już nie mamy wpływu, tak? Dobra, czyli jak zadzwoni klub z żółtej części Krakowa albo moja lokalna KS Ajprem Bogacica, to nie ma co oczekiwać, tak? Nie mam pojęcia, wiesz,
Ja nie wiem, co ja będę robił za 3 miesiące, szczerze. Może być, że... Czyli patrzysz tak, aż tak krótkoterminowo karierowo, tak? Tak, krótkoterminowo. Teraz już... Kiedyś patrzyłem długoterminowo, chociaż to też nie zawsze było dobrze. A teraz patrzę, co będzie tu i teraz, tak? Więc nie wiem, może być, że ja w czerwcu wykorzystam swoje kontakty w kraju i za granicą i będę chciał, pójdę już w tym kierunku moim scoutingowym, tak? Czyli koniec kontaktu masz w czerwcu, tak? Z Dremanem tak, Opole? Tak, tak. Odrywamy Dreman Opole, także tutaj. Tak, no. koniec mojej umowy jakby mam w czerwcu. No, to funkcjonuje mniej więcej podobnie tak jak na dużych trawiastych boiskach, więc nie chciałbym środowiska piłkarskiego z futsalowym porównywać. Zupełnie inne realia pod każdym względem. Środowisko piłkarskie, no wiadomo, ogrom tego wszystkiego, a środowisko futsalowe mały świat. Tak? Tu się wszystko składa do tych pieniędzy. Jak małe są pieniądze pompowane w kluby, to mało inaczej. Jak jest mała oglądalność, to nie jest to atrakcyjny też czynnik mi też, dla sponsorów i wiadomo, mało... Mi też trochę niezręcznie na temat futsalu się wypowiadać, bo ja jestem świeżakiem w tym. Ja jestem od roku dopiero w tym środowisku, tak? I niezręcznie mi trochę komentować wszystkie tematy, które tam się odbywają, bo są, wiesz, trenerzy, zawodnicy, którzy całe życie swoje grają futsal i tak dalej. Chociaż ja uważam, że najważniejsze, co dla tej dyscypliny powinno się wydarzyć i które by ją pchnęło jeszcze do przodu, to żeby futsal był na Igrzyskach Olimpijskich. Czyli jeżeli nie ma futsalu na Igrzyskach Olimpijskich? Okej. Okay. No właśnie, bo tutaj no. Ale są różne inne sporty takie, powiedzmy, no nie chcę teraz wymieniać, ale powiem tak, dziwniejsze. Nie ma dziwnych sportów, ale dziwniejsze od futsalu. Bardziej, jak to się mówi? Kuźwa, wypadło mi słowo. Egzotyczniejsze bardziej, tak? I nieoczywiste, tak? Tak. A futsal, pewnie cię zaskoczyłem tym, no, ale nie ma go na Igrzyskach Olimpijskich. A podejrzewam, gdyby był, to byłby na innym poziomie. A tu ja cię zaskoczę teraz. Ja jako młody chłopak, oglądałem na niemieckim DSF futsal. Więc ja się z tym już zderzyłem 25-30 lat temu. Tak. Często też były takie turnieje na takim sztucznym boisku. Pamiętasz w Bundeslidze w przerwach zimowych? Tak. Dziwię się, że tego nie ma, ale to może jest kontuzogenne. No właśnie. My możemy tutaj gadać i gadać. Wy ogólnie dajcie znać, czy podobała wam się rozmowa z Waldkiem. Waldek Sobota, 17-krotny reprezentant Polski. Gość z Opolszczyzny, miejscowość wschodnia, mała wioska, więc to pamiętajcie, nieważne, czy jesteście z Warszawy, z Gdańska, z Gdyni, czy z małej wioski, zawsze możecie osiągnąć to, co sobie zaplanujecie. To dużo, w dużej mierze zależy od was, też od szczęścia, bo szczęście też tutaj gra rolę, coś, co w tym całym show biznesie piłkarskim. No bo może być najlepszym piłkarzem na świecie, zapowiadającym się, ale przyjdzie taki brutal, skopie ci kolano i jest po tobie, nie? Coś pewnie w tym jest. Wracając do mojego pochodzenia i twojego, to no, ja zawsze się śmieję, że z małej miejscowości pochodzimy. Później grałem w małych miasteczkach, w dużych miastach, w milionowych miastach za granicą. Metropolię, no Hamburg przecież to. Tak, drugie największe miasto w Niemczech. Jak się tam nic wielkiego nie zmieniło, ale chyba dalej jest, że jest drugim największym. Więc ja zawsze się śmieję, że ja się teraz już wszędzie odnajdę. Bo pochodzę z malutkiej wioski, tak. a później było się tu i tam, tak? Więc teraz we Wrocławiu stacjonujesz, tak? Z wieloma... Tak, na tą chwilę między Wrocławiem a Opolem jestem, ale mówię, u nas nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Też na zakończenie wydaje mi się, że warto podkreślić, że my tą rozmowę już planowaliśmy, powiedzmy, tematu nie mieliśmy ustalonego, ale planowaliśmy tą naszą rozmowę już... Kilkanaście dobrych miesięcy, tak, na pewno. I nigdy się do tego nie potrafiliśmy tak porządnie zebrać, bo to trzeba było usiąść. I też na pierwszym miejscu nie było to, żeby rozmawiać o sporcie, o piłce nożnej. Tylko o sporcie, o piłce nożnej, ale także, żeby pokazać te inne strony, które się właśnie z tym są związane, a niekoniecznie widać gołym okiem. Tak? Te dobre i te złe strony również, bo więc to nie jest tylko dobroć. Z tej strony chcieliśmy także siebie pokazać, bo tak. Nas można kojarzyć sprzed telewizora czy sprzed monitora, a niekoniecznie z tego, jakim jesteśmy ludźmi, tak? Czyli sportowcy to też tylko ludzie, tak?
sportowcy, influencerzy, youtuberzy, tak jak mówię. Oj, teraz poleci fala krytyki influencerzy. Influencerzy to nie robi. Influencerzy to nie robi. Żartujemy. Oczywiście to też jest praca, bo dużo osób mówi, że... I tu jest znowu temat na kolejne godziny, że influencer to nie praca, bo tylko wstawiałem zdjęcia i dałem filmiki, ale to też jest praca. To też wymaga wyrzeczenia i wymaga wiedzy. Jest tak? Jest. Dobrze, że ty się nigdy nie wkręciłeś w te internety, bo ty jakby nie jesteś... Nigdy nie byłeś instagramowy, nigdy nie byłeś facebookowy. Szczerze mówiąc, może i dobrze. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie do końca. Jeżeli chcecie dalszej części rozmowy z Waldkiem, bo można o tym sporcie, o piłce nożnej gadać dużo. Tutaj to jest tylko rąbek tego wszystkiego. Dajcie koniecznie znać, czy podobała wam się rozmowa, czy chcecie tego więcej. Być może z Waldkiem nam się uda jakiegoś innego jeszcze sportowca zaprosić na rozmowy. Dajcie koniecznie znać. Pozdrawiam serdecznie.